Witajcie, kochani, w czytaniu pod tytułem W jakich okolicznościach poznam miłość? Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, jednak mam nadzieję, że będzie rezonowało z jak największą liczbą osób. No, trzeba się dobrze zastanowić, który kamień nas najbardziej przyciąga, jeśli chodzi o to pytanie. I jak zawsze pokazuję Wam te trzy warianty. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Mam nadzieję, że dobrze pokazałam do kamery. Jak nie, to jeszcze chwileczkę macie do namysłu i zaraz będziemy sprawdzać. Dobrze, to zaczynamy, kochani, od jedyneczki. Co my tutaj mamy ciekawego w układzie pierwszym? Tutaj mam wrażenie, że tę osobę możecie poznać w dość przykrych okolicznościach, bo mamy piątkę kielichów wraz z dziesiątką buław lub po prostu wasze podejście do życia jest obecnie bardzo pesymistyczne, bo przesłanie brzmi pozytywne myślenie i wiara zapewnią ci romantyczność. Także albo nie wierzycie w to, że miłość spotkacie, albo zbyt dużo negatywnych, pesymistycznych myśli. Może przechodzicie przez jakieś ciężkie chwile w życiu, czy będziecie w takich miejscach, wiecie, no chodzi tutaj na przykład o szpitale, o choroby, tak, no niestety, ale możecie spotkać kogoś wrażliwego w takich okolicznościach właśnie i tu będzie szansa na miłość. Przeczytamy jeszcze sobie przewodnictwo duchowe. Tylko gdzie ja mam książeczkę od przewodnictwa duchowego? Anielski tarot mam. A tu pewnie mam przewodnictwo duchowe w środku. Tak, dobra. O co tutaj chodzi? Nie za bardzo pamiętam. Ale to jest przesłanie mocno duchowe. Już sprawdzamy. Pomoże Wam również charyzma, przedsiębiorczość, autorytet i motywacja, bo jesteście w nie za fajnych energiach obecnie. Duch Święty zachęca Cię, żebyś świadomie i całkowicie przyjął rolę przywódcy, którą dla siebie wyrabiasz. Dzięki swojej koncentracji, oddaniu, stabilności, dyscyplinie wyróżniasz się z ogółu, zyskujesz uznanie zarówno ze swoją kompetencją, jak i za swoją kompetencję, jak i za mądrość. Innych w naturalny sposób pociąga Twoja charyzmatyczna wibracja, pójdą za Tobą, bo słusznie czują, że można Ci zaufać. Duch Święty stanowi Twoją przywódczą siłę, dzięki której motywujesz i inspirujesz innych. Angielskie słowo inspire pochodzi od wyrazu spirit i oznacza zapraszać, wchłaniać Ducha Świętego do swego życia, także kierować Cię ku wyższym twórczym, ku wyżynom twórczym i duchowym. Duch Święty zapewnia, że Twoim zadaniem na chwilę obecną jest opromieniać świat swoim blaskiem i nie przepraszać za entuzjazm i za pewność siebie. Tego, kochani, Wam brakuje na chwilę obecną. I praca właśnie nad pewnością siebie, nad poszukiwaniem nieco więcej entuzjazmu, no przyciągnie do Was więcej miłości. Pamiętaj jednak, żeby się nie przeciążać, bo też jest ta dziesiątka buław i nie stracić kontaktu ze źródłem. W przeciwnym razie ryzykujesz, że się wypalisz. No jest takie ryzyko. Entuzjazm jest jak ogień. Trzeba nad nim panować, żeby Cię nie strawił. I przesłanie Ducha Świętego brzmi prowadź z wiarą w siebie. Więc tutaj brakuje Wam troszeczkę wiary w siebie na chwilę obecną. Jeżeli nad tym popracujecie, to nawet w tych nieco... Bo rozumiem, że tutaj po prostu możecie przechodzić przez ciężkie chwile w życiu, ale nawet właśnie w tych ciężkich okolicznościach jest szansa, że spotkacie miłość. I jeszcze Wam przeczytam Pazia Wody.
Nowa osoba lub wzbudzająca emocje sytuacja pojawi się w Twoim życiu. Może to oznaczać początek przyjaźni lub romansu. Może to również zwiastować odnowienie związku z przeszłości. Obecny związek może wejść w zupełnie nową fazę. Ważne jest, byś przedyskutował swoje odczucia z osobami ze swojego otoczenia. Twoja intuicja i zdolności parapsychiczne mogą ulec znacznemu wyostrzeniu się w tym okresie. Także kochani, pracujcie nad sobą, bo tutaj macie przede wszystkim okazję poznać jakąś młodą osobę, bardzo emocjonalną i kierującą się mocno intuicją, niezwykle wrażliwą. Jeżeli to nie jest osoba młoda, no to po prostu o nieprzeciętnej wrażliwości. Także rozwój duchowy i też rozwijanie u Was wrażliwości jak najbardziej tutaj pomoże. I to będzie ktoś naprawdę delikatny, miły, artystycznie uzdolniony również. Może nieco nieśmiały, ale na pewno z taką dużą mądrością, wyrozumiałością. No raczej introwertyk, ale osoba przyjaźnie nastawiona do otoczenia, przede wszystkim wykazująca zrozumienie. Także tutaj jest bardzo ładna zapowiedź dla Was, ale pamiętajcie nad rozwojem pewności siebie i nad, o rozwoju duchowym. Nad tym trzeba popracować. I przejdziemy teraz już do układu drugiego. Co my tutaj mamy w układzie drugim? Tu mam wrażenie, że jesteście dość mocno odizolowani od świata i aby miłość poznać, no to oczywiście trzeba by było wyjść z inicjatywą. Ósemka była, która wskazuje nam na miejsca zatłoczone. Ale jeżeli rzeczywiście nie lubicie takich miejsc, to chociażby wybrać się na wycieczkę, na spacer. Macie również problem z wyrażaniem uczuć i zaraz jeszcze zobaczymy, o co chodzi z niedostatkiem, ale to będzie również chodzić o uczucia. Tak, Wy się wstrzymujecie, pozostajecie w swoim świecie. Czy to z powodu nagłej zmiany warunków, czy głęboko zakorzenionych wzorców, niedostatku, możesz być całkowicie pochłonięty finansami i poczuciem bezpieczeństwa. Znaczy tutaj nie ma karty wskazującej nam na mocne przywiązanie do materii, ale może tak być, że skupiacie się tylko na pracy i nie wychodzicie nigdzie indziej, tak? Być może dużo martwicie się, że nie zdołacie zaspokoić własnych potrzeb i staracie się zaoszczędzić każdy grosz. Lęki mogą spowodować, że nie w sobie, lecz u innych będziecie nieświadomie szukać otuchy i zapewniania tego, czego potrzebujecie. Ale niestety, jeśli pozwolicie, by Wasze lęki przejęły nad Wami kontrolę, inni będą wyczuwać brak pewności siebie i odsuną się od Was. Obawiając się, że wykorzystacie, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. I tak pasmo niedostatku niestety się jeszcze powiększy. Krąg lęku i braku wysuszy studnie dobrobytu. Masz przy sobie swoich przewodników dobrobytu, którzy pomogą Ci odwrócić te wibracje. I informują Cię, że wszelkie gromadzenie i wstrzymywanie się jest sprzeczne z boskim przepływem w Wszechświecie. Stanowi odwrotność tego, co potrzebne, by tworzyć dobrobyt. Prawa dobrobytu we Wszechświecie głoszą, że dostajemy to, co dajemy. We Wszechświecie nie ma czegoś takiego jak brak. Pojęcie to istnieje wyłącznie w naszym umyśle. Ubóstwo jest wskazówką, że straciliśmy kontakt z boskim źródłem, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej wartości. Oto prawdziwe źródło braku w każdej dziedzinie naszego życia, czy będzie chodziło o pieniądze, wygodę, bezpieczeństwo, czy nawet miłość. Żebyś mógł znowu popłynąć z prądem życia, Twoi przewodnicy dobrobytu zachęcają Cię do odnowienia kontaktu ze źródłem, co możesz zrobić, będąc hojnym pod każdym względem.
Wszelkie skłonności do skąpstwa, nawet w odniesieniu do siebie samego, jedynie utrzymują brak kontaktu z boskim źródłem, więc odzyskaj poczucie własnej wartości, przyznając, że jesteś dzieckiem wszechświata. Twoje potrzeby zostaną bez trudu zaspokojone, jeśli tylko otworzysz swoje serce i przyjmiesz dary wszechświata. Włącz się w ten strumień, dzieląc się tym, czym możesz. Dzieląc się uśmiechem, komplementem, pomocą, czasem. Bo tutaj przesłanie przewodników dobrobytu brzmi: włącz się w obfitość wszechświata, dzieląc się przede wszystkim swoim sercem. Tak, tutaj widać, że jesteście mocno zamknięci, tak? No właśnie, jeśli tylko ujawnisz swoje najskrytsze potrzeby innym osobom, wtedy wasze więzi będą się umacniać, no pozostając w tym niedostatku, niestety nie jest to możliwe, ale macie bardzo obiecujące przesłanie z tarota anielskiego, które jednak nam mówi, to przesłanie brzmi: śmiało zdradź swoje życzenie gwieździe, czyli to znowu nawiązuje do tych potrzeb, tak? Także zdradź swoje potrzeby, by odczuwać nadzieję i poczuć znowu radosne podniecenie spowodowane oczekiwaniem, bo wy tutaj zbytnio się skupiacie na braku tej miłości niestety, a w marzenia trzeba uwierzyć, spoglądać na przyszłość z optymizmem, z większą ekscytacją, troszeczkę podobnie też tutaj do tego układu pierwszego. Bo tutaj ta miłość dla was też jak najbardziej jest możliwa. Czyń plany na przyszłość z uwzględnieniem długofalowych możliwości. To jest chwila, by ponownie przyjrzeć się swojemu życiu, opracować wizję tego, jak w ogóle miałoby wyglądać, czego wy tutaj chcecie, potrzeby. No i później już trzeba podjąć niezbędne działania, by takim to życie właśnie się stało. No bo siedząc i czekając i zamykając się, wiadomo, że ta miłość do nas nie przyjdzie. Oczekiwania, które teraz w sobie wzbudujesz, będą nasienie, które z pewnością trafi na żyzny grunt. Trzeba zaufać swojej intuicji, podążać za jej wskazówkami i możesz mieć pewność, że nakieruje cię to do osiągnięcia celu. Więc tyle tutaj z przesłań dla dwójeczek i zostanie nam jeszcze trójeczka. Kamień numer 3. Proszę, a tutaj akurat zdecydowanie poznacie te osoby załatwiając sprawy biznesowe i to jest komunikat, że poznacie miłość dopiero, gdy zapewnicie sobie stabilność życiową, także troszeczkę na odwrót niż w tym układzie drugim, ponieważ w układzie drugim za mocne przywiązanie raczej do materii i do spraw materialnych, a tutaj wręcz trzeba byłoby się tym zająć, tak? Bo tu rzeczywiście możecie poznać tę osobę w pracy i w ogóle w najbliższym otoczeniu, więc tak naprawdę miłości nie trzeba szukać na końcu świata, ale pamiętajcie, że wielka miłość rzeczywiście jest warta podjęcia kroków, dla których zostałeś doprowadzony i przede wszystkim chodzi o załatwianie tych wszelkich spraw biznesowych. Już czytam Wam przesłanie, to jest ostatnia karta stali. Czyli chodzi tutaj rzeczywiście o pieniądze, o korzyści, negocjacje, może to nawet będzie jakiś wasz partner biznesowy. Wenus, bogini obfitości, powodzenia i nieskończonej miłości, rozkoszuje się prowadzeniem cię w sprawach związanych z interesami, z zarabianiem pieniędzy. Jako bogini miłości i związków zapewnia, że u podstaw wszelkiego sukcesu w interesach znajdują się dobre relacje międzyludzkie, oparte na wzajemnym zaufaniu, czyli mając jakieś negocjacje biznesowe, też możecie się wiele nauczyć. No dobra, wskazuję Ci nowe sposoby oddziaływania miłością, żeby tworzyć możliwe najkorzystniejsze relacje partnerskie. Oczywiście chodzi na razie o te relacje biznesowe, no ale kto wie, czy po prostu nie poznacie w pracy tej osoby. Wenus pragnie, byś nie napotykał
Kając na żaden obór, trafił do jej ogrodu ziemskiej obfitości, nauczył się sztuki kreowania, powodzenia, sukcesu. Przy jej pomocy znajdziesz to, co naprawdę kochasz w sferze zawodowej, na nowo docenisz tych, z którymi pracujesz. Takie podejście do interesów, dzięki któremu wszyscy są wygrani, wzmocni Twoje wysiłki i wkrótce poczujesz, że doświadczasz łaski, odnosząc sukcesy na planie materialnym. Skoro Wenus jest Twoim boskim mentorem, zostaniesz zaprowadzony we właściwe miejsce, we właściwym czasie i pobłogosławiony odpowiednimi pomysłami, dzięki którym uzyskasz wynik korzystny dla wszystkich. Niech Twoje serce będzie tak hojne, jak to możliwe w Twojej pracy i potraktuj to jak sztukę, której dziełami się rozkoszujesz. Miej się na baczności, żeby nie popaść w zachłanność, nie pozwól, by pochłonął Cię materializm. Przesłanie Wenus brzmi: biznes to sztuka, którą możesz opanować, jeśli będziesz pracował całym sercem i z miłością. I do tego, kochani, mamy jeszcze trójkę ziemi. Ja myślę, że to bardzo się tutaj uzupełnia. To jest bardzo podobne przesłanie, ale zaraz dokładnie przeczytam. Sytuacja, na którą się zastanawiasz, może zakończyć się sukcesem pod warunkiem, że będą jej towarzyszyły ciężka praca, dobre planowanie. Za swój wielki talent i nieprzeciętne umiejętności możesz spodziewać się uznania, nagrody. Skup się na pracy związanej ze swoimi pasjami. W pełni wykorzystaj drzemiący w Tobie potencjał. Twoja kreatywność przyniesie Ci oczekiwane zyski. Możesz przyłączyć się do grupy lub organizacji. Ważne jest, byś pracował zgodnie z resztą grupy i robił wszystko dla dobra całego projektu. Także to było przesłanie dla trójeczki. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie. Jeżeli macie propozycje do tego typu układów, oczywiście jak zawsze zostawiamy to w komentarzach. Jeżeli czytanie okazało się pomocne, to zostawiamy pod sobie like, a jeżeli chcecie być na bieżąco z zestawami czy innymi moimi czytaniami, to zachęcam do subskrypcji i zapraszam na dzisiejszego live'a o godzinie 19:00. Pozdrawiam!